Medycyna paliatywna to jest królowa wszelkich e, specjalizacji. Jest to e, szczególny etap, e, kiedy możemy uczestniczyć w tym e, bardzo trudnym doświadczeniu, kiedy coś się kończy i coś zupełnie nowego się rozpoczyna. E, I e, hospicja. Uważam, że powinny w sposób szczególny być otoczone opieką, wsparciem. Ja to wsparcie widzę autentycznie i zaangażowanie. W Polsce funkcjonuje 117 hospiców stacjonarnych, stacjonarnych ośrodków opieki paliatywnej. Jest to system lepszy. System, który w ostatnich, zwłaszcza trzech latach, kiedy patrzę na różne akty, Naprawdę dojrzewa coraz bardziej do tego i wzrasta świadomość ludzi, że mogą skorzystać z tej opieki. I dzięki różnym chociażby refundacjom leków, dzięki również wzrostowi świadomości, dzięki dostępności doświadczeń, ludzie uważam, że w sposób godny odchodzą, ale również rodziny osób, które odchodzą otrzymują olbrzymie wsparcie. Minister Zdrowia w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej planuje, a w zasadzie są to zmiany, które zostały przedstawione do podpisu ministrowi Zdrowia, planuje nowelizację świadczeń gwarantowanych poprzez oczekiwaną zmianę usunięcia świadczenia, które się nazywa leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej i zakwalifikowanie w to miejsce świadczenia, które będzie nazywało się Leczenie bólu, ze wskazań, leczenie bólu ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej za pomocą leków dostępnych w Polsce jako świadczenia gwarantowanego. Wprowadzone zostaną też przepisy, które umożliwią realizację świadczeń w zakresie opieki paliatywnej hospicyjnej przez osoby o kompetencjach opiekuna medycznego. Skargi przekazywane do Biura Rzecznika Praw Pacjenta w przeważającej części dotyczą prawa doświadczeń zdrowotnych. W zakresie prawa doświadczeń zdrowotnych najczęściej skargi obejmują opiekę w warunkach hospicjum domowego oraz opiekę w warunkach stacjonarnych. Pacjenci wskazują pacjenci oraz rodziny pacjentów wskazują przede wszystkim na brak dostępności w miejscu zamieszkania, ale również wykonywanie świadczeń niezgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych w tejże opiece. Otrzymują również zarzuty dotyczące e, zachowania personelu, wskazują na zachowania nieempatyczne, e, problemy z kontaktem z personelem e, medycznym. E, niektóre rodziny pacjentów e, odnoszą się również do tego, że pacjenci e, nie mają zapewnionych świadczeń pielęgnacyjnych w opiece stacjonarnej, e, co oznacza często. Brak karmienia, środków czystości, e, brak możliwości wyjścia na spacer, czasami są to zarzuty dotyczące nawet zagrożenia epidemiologicznego. E, reasumując, jeżeli chodzi o prawo doświadczeń zdrowotnych, e, to największą potrzebą pacjentów jest ich dostępność w miejscu zamieszkania. Kolejna e, liczba skarg odnosi się do prawa do wyrażenia zgody. Albowiem osoby, które trafiają w opiece paliatywnej i hospicyjnej, czasami nie mają możliwości wyrazić tzw. zgody uświadomionej. Zgoda uświadomiona jest to zgoda wyrażona po tym, jak pacjent otrzyma pełną informację. Stan psychiczny pacjenta często nie pozwala na wyrażenie takiej zgody, a personel podmiotu leczniczego chciałby udzielić pacjentowi świadczeń. I w tym wypadku bardzo często pojawiają się nieprawidłowości takie, że świadczenia udzielane są na podstawie zgody rodziny pacjenta. Problem pojawia się wtedy, jeżeli rodzina ma odmienne stanowiska, na przykład co do możliwości zastosowania sedacji paliatywnej bądź zaprzestania tzw. uporczywej terapii. Kolejny zakres skarg dotyczy prawa do intymności i godności I niestety, w niektórych podmiotach leczniczych takie zarzuty, że to podstawowe zachowania. Etyczne, podstawowe zachowania właściwe wobec podopiecznych nie pojawiają się. Hospicja domowe, stacjonarne, czy to dla osób dorosłych, czy dla dzieci, w olbrzymi sposób odciążają szpitale. I uważam, że w tej chwili na tą opiekę hospicyjną chce się scedować bardzo dużo. Dziś lekarze moi również pokonują czasami ileś kilometrów, żeby wypisać akt zgonu. Mogliby to zrobić inni, ale tak naprawdę gdzieś jest to często takie odbijanie piłeczki pomiędzy jedną formą opieki a drugą, i ten pacjent i ci najbliżsi są często, użyje takiego kolokwialnego określenia, skołowani. Nie wiedzą, co zrobić. Chcąc rzeczywiście pomóc, i tutaj nie można czekać, nie można tych świadczeń w jakiś sposób limitować, bo jest to nieetyczne. Tym osobom, kiedy czytamy różne dane, mniej więcej pod opieką w hospicjach są trzy miesiące. Ja z moich obserwacji i też analiz uważam, że dzięki dobrej opiece paliatywnej, o czym też wspomniano na tym panelu dyskusyjnym, możemy przedłużyć życie i możemy poprawić zdecydowanie jakość.